Kiedy nagrywam Ewangeliarz, to najpierw podaję datę. Właśnie przed chwilą powiedziałem 11 września i uświadomiłem sobie, że to jest data, która będzie się kojarzyła nam wszystkim do końca istnienia naszej cywilizacji z jakimś straszliwym szałem, obłędem. Chodzi o oczywiście o atak na World Trade Center. I dzisiejsza Ewangelia mówi o szaleństwie. Wpadli w szał, kiedy Jezus do nich przemawia, robiąc to z ogromną miłością, przekazując im swoją prawdę, której nie chcą przyjąć. Chcą udowodnić, że Jezus jest kłamcą. Chcą udowodnić. Są zamknięci na przyjęcie prawdy i to sprawia, że jeśli nie mogą osiągnąć swojego celu, wpadają w szał. Jaki jest twój szał, w który potrafisz wpaść wtedy, kiedy sprawy nie idą tak, jak sobie to wymyśliłeś? Kiedy okazuje się, że twoja pewność co do drugiego człowieka, że on jest w ogóle jakiś pokręcony, że jest chory, że jest dziwny, okazuje się twoim wymysłem i jesteś zamknięty na fakty. Kiedy sobie z tym nie potrafisz poradzić, jaki jest twój szał i co wtedy robisz? I najważniejsze pytanie, czy potrafisz przyjąć, że jestem człowiekiem niespełna rozumu, że są we mnie tak mroczne przestrzenie, w których pojawia się coś skrajnie irracjonalnego, coś absolutnie obłędnego i szalonego. I czy chcesz z tym przyjść do Pana, prosząc o uzdrowienie?